Witam Was ze studia w Gdyni. Dzisiejszego wieczoru premiera kolejnego browaru, który powstał na północy, no względnie na północy Polski. Chodzi o browar znajdujący się w Harasimowiczach. To jest miejscowość obok Dąbrowy Białostockiej. Browar rzemieślniczy, Słodowy Dwór. Browar ten wypuścił 4 warki. Dzisiaj skontrolujemy jakość pierwszej z nich, takiej dosyć sesyjnej, dlatego pierwszej, bo będziemy testować piwo pszeniczne z tego browaru. Tak wygląda nowa koncepcja, najnowsza koncepcja etykiety. Mgły pszeniczne. Pani ma czerwone włosy. Mamy tutaj logo nowe. Browar rzemieślniczy ma profil na Facebooku. Nie ma to kontry, to jest taka jedna, że tak powiem, etykieta. Kapsel czarny. Tutaj na etykiecie mamy informację, która nas odsyła. Bardzo krótkie terminy. To piwo jest ważne do 21 kwietnia tylko i wyłącznie. facebook.com/słodowydwór. Butelka jest bezzwrotna. Piwo jest pasteryzowane i niefiltrowane. W składzie mamy wodę, słód pilzneński, słód pszeniczny, słód karmelowy jasny. Chmiel to Sybilla. Drożdże Fermentis Safe Brew WB06. Pół litra butelki. Weizen, alkohol chyba 5%, trochę to nieczytelne. Ekstrakt 12,5 IBU 13, a więc typowy pszeniczniak ze Słodowego Dworu. Szczerze powiedziawszy, etykiety pokazane na profilu facebookowym w pierwszej wersji z takimi elementami prawdopodobnie Podlasia jakoś bardziej do mnie trafiały niż ta obecna, aczkolwiek były w standardowym kształcie, ta z kolei jest dosyć nietypowa. No i mam przyjemność oczywiście skosztować tego piwa. Myślę, że jest to pierwsza generalnie recenzja na kanałach YouTube'owych tego piwa. Otwórzmy zatem i sprawdźmy, co takiego Słodowy Dwór nam przygotował. Nagazowanie bardzo, bardzo dobre. Widać, że mocne, typowo wajcenowe. Aromaty są zgodne z drożdżami WB06, czyli jest trochę banana. Praktycznie banan przeważa tutaj w aromacie. Goździk jest trudno wyczuwalny. Jest podstawa słodowa również. Zdegustujemy oczywiście w typowym szkle do wajcenów. Piwo jest klarowne, mocno się pieni, jasne, w kolorze słomkowym. Ja tutaj postaram się to nalewać w takim tempie słabym, żeby nie wzbudzić pianę. Zwlałem to piwo bez drożdży i powiem Wam, że generalnie piwo jest dosyć mętne, ale to przecież jest cecha piw pszenicznych. Tak jakbyśmy mniej więcej banana rozlali. Piana no, nie jest obfita, piana nie powala, piana tworzy taką malutką obrączkę. Piana jest zbudowana ze średnich i dosyć dużych, tak będzie ją lepiej widać, i dosyć dużych oczek. To troszeczkę nie po wajcenowemu. Jednakże nagazowanie, przynajmniej wzrokowe, jest. I teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli wlejemy osad drożdżowy. No, pięknie. Sami widzicie, co się dzieje. Zwłaszcza na dole szklanki. Tak, dokładnie. Osad drożdżowy. O, jest jakiś farfocelek. Zaczyna walczyć z pozostałym piwem. Zamętniając sytuację już doszczętnie, dokumentnie. Czyli klasyka Weizena. Tu już jest, proszę bardzo, jakie ładne ścieżki. Drożdże czynią mniej więcej takie jak połączenie narwi i biebrzy na rozlewiskach w pobliżu Wizny. No dobrze, więc cóż, jeżeli chodzi o
sprawy wzrokowe, typowy Weizen, no piękny, piękny, piękna, wyciśnięta, taka pomarańcza, banan, jogurt bananowy w szkle. Czyli tak jak być powinno. Gdyby jeszcze ta piana była trochę ładniejsza, naprawdę byłaby klasyka. Bo proszę jeszcze raz zwrócę uwagę, no w pianie jest jeszcze trochę do poprawki. W aromacie z butelki przeważał banan. Co będzie w aromacie ze szkła? No oczywiście również banan. Tylko że ten banan jest typowy dla drożdży WB06, nie dla drożdży płynnych. Co jest w sumie dobre i zgodne z tym, co jest napisane na etykiecie. Jest tu takie... To jest taka kaszka bananowa dokładnie. Dokładnie to odczucie mniej więcej w aromacie jest kaszki bananowej. Jeżeli chodzi o drożdże płynne, o klasyki od z firmy Weist czy chociażby FM, no to ten aromat jest bardziej szlachetny. Tutaj mamy taki generalnie kaszkę bananową, mięsisty banan. Jeżeli chodzi o goździka, w aromacie słabo, aczkolwiek chyba każde piwo pszeniczne ma z tym problem. Wobec tego browarze Słodowy Dwór, chłopaki, drodzy widzowie, przejdźmy do przetestowania smaku. Trochę o browarze. Browar ma 4 zbiorniki, 4 dziesiątki, zbudowane przez oczywiście minibrowary.pl w Piotrkowie Trybunalskim i dostarczone. Wybicie 5,5 hekto. Jak dowiedzieliśmy się u Tomka Kopyry, 12 stycznia ważono pierwszą warkę. No i tak w lutym ona się ukazała. Termin jest do kwietnia. W smaku, jeżeli chodzi o wajceny, myślę, że nie odstaje ten Weizen od tych, które są dostępne na rynku. Spokojnie zakwalifikowałbym go do takiej pierwszej, typowej pierwszej piątki dostępnej w naszym kraju. Gdzie na pierwszym miejscu, może Was to zdziwi albo i nie, ale no, miałem okazję pić, bo jak mówię, Weizeny do końca nie są moją bajką. Aczkolwiek bardzo urzekł mnie Weizen z Redena, który był sfermentowany na drożdżach fermentum mobile, płynnych. Goździki i banany. No cóż, tu mamy wersję na sucharach, czyli drożdżach od WB06. I aromat praktycznie jest WB-kowy, krótko mówiąc, czyli kaszka bananowa, on się przejawia tym, że banan w tych piwach pszenicznych, w których użyto drożdży suchych WB06, jest taki, idzie trochę w wytrawność, jakbym mógł opisać ten aromat, taką mętność mniej więcej w wyobrażeniu. Piwo nie ma żadnych wad, muszę to podkreślić, jest dobre. Nagazowanie jest średnie do wysokiego, co jest dobre, co jest w stylu. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to piana. Piana w piwie pszenicznym powinna być naprawdę okazała, trwała, drobnopęcherzykowa, nie zapadająca się, nie znikająca. No tutaj tego nie ma. Tu widzę nawet przebłyski, widzicie, piwa. A no, w pięknym kolorze, tak? Ale umówmy się, w piwie pszenicznym w tak krótkim czasie, no ta piana powinna się utrzymywać, więc lekki minus za pianę, duży plus za wygląd. Jeżeli chodzi o smak, dobrze zbalansowana goryczka z aromatami
Jest tutaj podstawa słodowa, nawet ją lekko czuć. No i oczywiście w przeważającej części banan. Banan jeszcze raz banan. Nie jest taki banan w płynie jak w Redenie, ale bardziej odczucie, no naprawdę, tak jak tutaj dla Patrycji kiedyś robiło się te kaszki, autentycznie kaszka bananowa. Taki mniej więcej smak ma to piwo. Co w połączeniu z dosyć wysokim nagazowaniem i brakiem wad daje nam naprawdę przyjemny napój na ciepłe dni. A że jest wiosna, to myślę, że więcej takich piw jak to przyda się nam do delektowania się dobrym craftem. A więc, drogie Podlasie, jakoś tak często Podlasie przebija się na tym kanale, życząc Wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze w browarze. Pozdrawiam Was kraftowym pozdrowieniem.